Milan, długo zastanawiałeś się przed oddaniem tego strzału? Ciekawo, długo czekam na ten gol. Da, i sam długo czekam. Pa nie sam długo czekam. Odigrao sam samo pet utakmica, on je peti nastup, tako da ne bira kao dedu. Moji že to je njegov pionti meč i že se teraz tak lepi čuje. Bardzo taka okazała radość po zdobyciu tego gola. Wszystko z niego zeszło i z drużyny kao, w tym momencie. Kao puno ti je bilo drago, što si dao gol i da je ekipa isto bilo. Da je kao pao kamen sa teret kao sliđe. Najbitnije je da smo pobedili posle prvog kola, eto nismo zabeležili pobedu. Moviš da je najvažnije što jesu smo vigrali taj meč, no to je drugi vigrani meč u tim sezonu i to je najvažnije u tim momentu što raz. I mi igrači su izgubili samopouzdanje i najbitnije je da povratimo samopouzdanje. No, je bardzo važno za następny mecz i żeby wracali tej pewności do szóstych zawodników. A da mi naravno znači gol koji sam dao za... I że na pewno, że ma znaczenie ta bramka dla niego i że jest bardzo zadowolony. Cały mecz obserwowałeś z ławki. Dzisiaj dobra realizacja założeń taktycznych. To było na pierwszym miejscu. Sedio sam na klupi, ali taktički smo sve dobro odradili i da je to bilo kao najvažnije. No da, reci su igrači da su igrači se borili da je svaki igrač odradio sve što je do njega i eto, u ovom slučaju sam ja dao gol, mogao je neko drugi. No mogu že šestci valčili na boisku i co trener tako ga dao, že každi to zrobio i v tim meču on dao bramke, ali ne vijem, nastepni meč nije važno, nek to šao. Ważne jest, że skończymy jak to dzisiaj. Czujecie... Pytanie bardziej do Ciebie, powiedzmy, jak już jesteś, to Cię wykorzystamy. Czy uważasz, że to jest taki mecz, który gdzieś tam Was zbuduje, gdzieś jako zespół, no, po tym bardzo trudnym okresie, ta radość po meczu z kibicami pewnie... 100%, no tak, bo nie wiem, bardzo, bardzo dużo pracujemy dla to i za taki wynik u siebie. No. I myślę, że będzie teraz lepszy moment i dla nas, i dla kibiców. A czujecie teraz jakąś pozytywną energię od trenera Smyły, który Was zaraża tym optymizmem? No, w szatni też jest, bo po zewnątrz trener buduje taką pozytywną atmosferę. No ja już mówię, kiedy trener przeszedł, to że jest bardzo pozytywny trener i tak wszystko daje do zawodników, że jest wszystko pozytywne i mogliśmy dzisiaj zobaczyć, że na boisku też po tym wygranym meczu, że wszyscy zadowoleni. Cierpliwość popłaca, tak najlepiej chyba powiedzieć o Twojej sytuacji w tym sezonie, bo długo czekałeś, a dzisiaj zostałeś bohaterem spotkania. Myślałem, że o sytuację drużyny teraz pan mnie pytał, że cierpliwość popłaca, bo w sumie czekaliśmy długo na te trzy punkty. No co do mojej osoby i mojej... To już mówiłem, że no tak, no cierpliwość, tak jak mówię, no nie jestem też jakimś młodym zawodnikiem, żeby się tam ekscytować, bo wiem, że wcześniej czy później zawsze szansa przychodzi i kwestia tylko tego, żeby być przygotowanym i starać się pomóc drużynie. No dzisiaj się to udało, jestem bardzo dumny z całej drużyny, bo pokazali niesamowity charakter na boisku. Bardzo się cieszymy, że w końcu trzy punkty zostają w Kielcach. To jest dzisiaj najważniejsze. Która marek z tych interwencji była najtrudniejsza? Ta ostatnia, czy ta pierwsza, kiedy to musieli zdecydować? Czyli nie, tam ta pierwsza wiadomo, samo się ta, kiedy musieli zdecydować wygięcie się. Ciężko mi tak powiedzieć jednoznacznie, bo jedna i druga trochę niespodziewanie. To ułamek sekundy, decyzja, interwencja i jest. No. Tak się mecz ułożył, że zacząłem interwencją i skończyłem ten mecz interwencją, także no na pewno z tego się cieszę, nad tym pracujemy. No to jest, nie ma też co zbędne jakieś ideologii dorabiać, po prostu tak wyszło i z tego się cieszymy, trzy punkty zostają w Kielce. Serce spadł i teraz już będzie łatwiej po prostu wam jako drużynie gdzieś tam funkcjonować? No przede wszystkim musimy zachować spokój, bo wiadomo, że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, no w tym tygodniu będziemy dobrzy, ale za tydzień już może być zupełnie inaczej i tylko tutaj nasza w tym rola, żebyśmy pociągnęli
te wyniki i wyszarpali kolejne punkty w kolejnym meczu. A jak oceniasz grę pod Radę Sztabu, to jest wypakowane Korony Kielce, wchodzi w Ekstraklasie, zagrożone w Pucharze i chyba dzisiaj też podołał zadaniu. No jestem w ciężkim szoku, że taki młody zawodnik i taka dojrzała gra z jego strony. No super sprawa dla chłopaka, który jest stąd i dostaje szansę. Mam nadzieję, że będzie te swoje szanse wykorzystywał w dalszym ciągu. Dzisiaj na pewno jestem tak samo dumny z całej drużyny, jak i właśnie z niego też.